Cześć kochani, witam Was na moim kanale. W dzisiejszym odcinku razem z chłopakami, z Hubertem i Hejterem będziemy nawzajem się malować. Będzie polegał on na tym, że dziewczyny będą malować chłopaków, a chłopaki dziewczyny. Oczywiście nie jest to jedyna rzecz, którą zrobimy w tym filmie. Oczywiście szykujemy zrobioną prankę na chłopaka. Będzie grubo. Prank będzie polegał na tym, że pomalujemy ich wodoodpornymi kosmetykami, które nie zmyją, nie dadzą rady przez najbliższych kilka dni. Będą chodzić po prostu w takim makijażu. Pomalowani wszędzie. Tak, jaki my im zafundujemy. A jeśli jeszcze nie subskrybujesz mojego kanału, to taki sam czerwony przycisk zostaw tam na dole. Zapraszam do oglądania. Lady Shops to magiczny serwis, dzięki któremu tak naprawdę zarabiasz, wydając pieniądze. Ale jak to? Świetne pytanie. Cóż, jest to serwis cashback, któremu sklepy płacą prowizję za reklamy, a Lady Shops ponad połowę tej prowizji oddaje swoim użytkownikom. I to w prawdziwych pieniądzach, które możecie wypłacić na konto bankowe lub PayPal, nie w bonach rabatowych. Korzystanie z serwisu jest banalnie proste. Aby zacząć zarabiać, zaledwie parę kliknięć zakładacie konto. Jak jesteśmy na komputerze, to instalujemy wtyczkę. Przechodzimy na stronę, wybieramy interesujący nas sklep i wow! Poza 10% zwrotu pieniędzy, które dostaniemy wraz z zamówieniem na pryszne.pl, mamy jeszcze dodatkowy 5-krotny cashback. Tak, to jest prawda. Takie okazje pojawiają się na Lady Shop co parę dni, dlatego warto regularnie wypatrywać okazji. Zobaczcie tylko, ja już zarobiłam swoje pieniądze. Zrób i ty, klikając link w opisie tego filmu. Wszystko mamy już gotowe, także zaczynamy. Żyjemy gdzie, jak jesteście na was? Dokładnie. Żyjecie się na mnie? Zawsze okazać to jest. Drycierzowi nie tak. Tak, drycierzowi wyjść, pozakrywaj tatuaże, żeby nie zniszczyły efektu końcowego. Oczywiście. O, to się nie da. Wszystko mu pięknie zakryjemy. Biola tak już stoi na drycierze. Właśnie nie wiem, ona od razu do mnie podbiła, tak może ja chcę, żeby karierę mi robiła akurat. Aha, no dobra, okej, okay. Biola lepszy to ze mnie, ona ma wprawę, bo ona zabrała codziennie 2 kilo daje sobie. Co jakiś czas. No, prawie będzie tyłu. To jest takie, to jest baza pod podkład ze złotem. Ja też to ze chcę. Ze złotem. Ze złotem. Ja też to chcę. Poczekaj chwilę. Nie mamy dwóch niestety, tak? No dobra, okej, okay. To nie da się mi gumki na włosy. Ale ja to cię nie już spędzi cała ta. A, no tak, miałem na ręce. To się robi tak z rękami niehigienicznym? Była w ręce, zdezynfekowałam przed. Ja sobie też nieraz makijaż robię właśnie. Tak, nawet gąbki nie masz. No bo ja robię papierkę. Ale w ogóle co to za eksperymenty, Karinka? Ogólnie lubisz chyba tatuaże robić na twarzy. Lubisz tatuaże na twarzy? No dawaj, nie gadaj, tylko rób. Ja bardzo lubię malować. Violę codziennie maluję. Może nie codziennie, jak mi się chce, to ją wtedy. Tak, jak ją poproszę. A drycia, żeby będzie pasował, bo ma takie włosy. To nie tak już jak dziewczyna trochę wygląda. Wszystko pasuje. Dobra, dawaj, lecimy. Lecimy! Ale go dotknęła już. Jak dobrze, jak przyjemnie, ojej, jak miło mi. Do tych wiol. Nie. O, smaruj nosek, posmaruj. Ale czuję się tak świeży. Trochę za jasny ten podkład ma ograniczoną możliwości. A jakie właściwości ma to złoto? Lecznicze. Będę droższy. Będę droższy, właśnie chciałem się o to zapytać. Właśnie nie zapytałam się, jaki makijaż sobie życzysz, jakieś specjalne? Ja bym sobie życzył taki jaśniejszy, nie? Taki imprezowy, nie? Imprezowy, a ty prezesty? Ja taki subtelny po prostu. Co, wy myślicie, że to, że my się nie znamy? Ja poproszę taki... Ty brwi ci zrobię, w sensie wydefiniłem, co? Nie. Brwi proszę mi nie ruszać. Właśnie, ja bym brwi chciał właśnie. Tak, ale takie mocne, czarne, jak... Ja bym ciągnął na zero i henno. Biola, przynieś henno. Czemu to brązowe coś pachnie jak pomidor? No bo to jest wegańskie. Z wegańskie? To jest to, czy to? Ja nie wiem co, tak naprawdę. Co użyłaś? To ten krem. Karina, zabrałaś mi. To nie jest pomidor. Ten. Roślinna rzecz, co to jest? Nie, to jest brzoskwinia. Brzoskwinia? Tak. Za podobne zapachy. Jak ja mogłam się pomylić? Góry, o tak zrób. O tak. Patrz do góry. Jak tak, o? Mhm. On cały czas patrzy na boki, żeby na ciebie nie patrzeć. Zobacz. A chcesz? Kreski z eyelinerem? Eyelinerem? A kresku. A który tam? Czarny. Ładne to zrobię, równiutkie. Moja mama miała taki, jak też mówisz? Z pędzelkiem? Nie, takie, ale on był cienki. Ej, nie za dużo tej tapety. Ja rozumiem, Wiolka, że ty lubisz. Ale ty masz dużo pryszczy, no nie moja wina, jest szczepona. Hubert, zobacz, jaki dziwny eyeliner. Jak to się mówi? Eyeliner. Zobacz, jaki dziwny. Z gruby tym. Bo wiecie, że go masz radzie skazitelny. Ja jestem dzisiaj taki nieskazitelny. Wydaje mi się, że Wiolka za dużo. Ja mówiłem subtelnie, a ty mi walisz tego jak dla siebie. Nie. Tak. Jesteś po prostu cały czerwony, musiałam to zakryć. Jak czerwony cały? Masz, no właśnie, od czego jesteś taki czerwony?
No, nieważne. A możesz się tak proszę nie ruszać? Zaczerwienił go do ruchać. Ja nie wiem, czy ja dobrze robię. Pomysł się wziął tak naprawdę z nienacka. Ja widzę... Nie, to już było bardzo dawno zaplanowane. Chciałbym wam zawsze dać. To już dawno było zaplanowane. Ona mnie robi... Czemu ja o tym nie wiedziałem? Co ci robię? Karolina mi robi tak jak takiemu Menelowi, tak mi twarz przesuwa tak ręką, tak tylko palą tak, tak bez wyczucia w ogóle. Nawali mi jak takiemu... Nieprawda, Karolina, ładnie. Ładnie, a kto na razie sobie lepiej radzi? Widzowie, jak myślicie? Na razie my mamy tylko podkład, więc to jest w ogóle nic... Nie można wywnioskować. Jezu, jaki ty jesteś świetlony, jak taka bogini słońca i nieskazitelności. No podkład tak. Ale ty jesteś dzisiaj, Liuszku, olśniewający. Jak ci padają jeszcze te promienie słoneczne na twarz, na buzię. A to co to jest? Grzybyczek taki wielki. Grzybyczek. Pokaż, czy to jest grzybyczek taki? Ja też jestem byczek, grzybyczek. Byczek, grzybyczek. To co to jest z mchła? No to ja to chcę. Pokaż to. A, ja to miałem. To jest dla dredziarza, nie? To jest dla mnie specjalnie kupili. A dacie mi później w prezencie? I pod... Nie, bo on to spali. Biorę, czy cię nie robisz? Chciałbym się jakoś zapytać, jaki chce kolor. Właśnie. Dobrze, jaki chce kolor. O, ale samowolkę chciała teraz zastosować. Taka samowolka, nieładnie tak robi. Co się nie zna? Co się nie znam? Znam się bardziej od ciebie. Przybóstwo od ciebie, ja to wybieram kolor. Proszę mi... Czego chcesz? Serce? Mniejszy taki. Tak, dobra, tak. Oj, ale wanilia, to jest dobre, a mogę... Daj mi ślepcie trochę. Nie. Nie? Ale wanilia była taka, czy... Ale luźno. Jeśli to wcale nie jest taka prosta sprawa. Oko mi wypłynie zaraz. Ale wanilią pachnie ładnie. Ładnie, nie? Ten zapach, bardzo ładny zapach. W ogóle chyba polubiłem te kosmetyki, ale nie będę nigdy tego robił, się malował. Uważam, że nie powinno się tak chyba robić, ale że chłopak się maluje. Nie powinno się. Znaczy wiadomo, że czy tam pokład na jakieś większe okazje, to może tak, ale na co dzień to nie, ja na co dzień mi się nie malował. O, widzę, że Wielka już przeszła do następnej części moich krzyw i ból. Nie, ale przestań ruszać te oczy. Dobra, to ja teraz zrobię brwi. Dobrze. Zamknij oczy. Czym to robisz? Kredką. Na co ja się dałem namówić? Przestań ruszać się! Mogłem tego nie nagrywać, ale z jednej strony to jest przyjemne, tylko ja się boję, że ty mi wyrządzisz duże krzywdy. Ładny masz kształt brwi. Śliczny, no. Olśniewający jesteś dzisiaj, Mariusz. I jak to się teraz... Nie ruszaj się, proszę. Dziwne takie jest poczucie, jakby to mokre było. Ale nie ruszaj tymi oczami. To jest mokre. Jak kredka mokra. To jest taka mokra kredka, no. Ty się nie znasz na kosmetykach, więc proszę się nie wypowiadaj. Właśnie, Mariusz. Otwórz i do góry. Otwórz, do góry! Nie, mamo, nie! Ale to będzie dziwne, prawda? No i ruszyłeś! Jak to? A, pierdziele! Nie da się dzisiaj malować. Do góry oczy. Jeszcze nie wierzę. I widzisz, nie nadajesz się, jesteś kurczę słaby. Ruszasz tak. Tak się ruszasz, przysięgam ci. Dobra, już nie będę. Teraz robię konturowanie. Co to pomaga? Konturowanie, jeszcze plac twarz. Mam grubą twarz, tak? No nie, ale może być chudsza. Mój makijaż... Zawsze chciałem mieć chudsza. Mam taki ciemny i subtelny. Taki ma być właśnie. Ja chcę taki imprezowy. Ja chcę imprezowy. Taki. Taka Papu Jai? Nie kolorowy, jak kolorowy? Jakie krechy ma na ponikach? Jak sorry. Ty dobrze, że ty jesteś piękny. Ja jestem ciekawy efektu końcowego, jak to będzie wyglądać. Dobra, tak wystarczy. To się chyba tak nie robi. Ale... No bo trochę ci się nie udało. Dobra. Ja nie widziałem jeszcze, żebyście wy takie brwi miały, nie? Naprawdę. No bo wy macie, bo my mamy brązowe, a wy macie czarne. Ale ty chyba mu źle zrobiłaś. Możliwe, coś źle. Jak źle zrobiłaś? Miałeś dobrze zrobić. Dobrze miałaś zrobić. Teraz się rozmarzę, jak jest pięknie. Nie, nie ukrywam, że ja lubię malować. I co, Wielka, koniec już twoich popisów? Nie, no czekam na do bronzera. Ja, wygląda jak taka, co się dorabia na lustradzie. Po prostu ja nie chcę chyba podchodzić do tego lustra, naprawdę. Dobra, to teraz my was, tak? Tak, to my idziemy się zmyć i zaraz do was wracamy. Wyszpakujesz.
No widzowie, powiedzcie jak... Znaczy jak oni mają powiedzieć? No nie wiem, niech powiedzą sami do siebie może tak. Będą oglądać film i powiedzą mi, co o tym sądzą. Generalnie... Generalnie to ten, my im zrobimy lepszy. Poczekaj, bo się lekko odbija w kamerze, lekko się odbijam, widzę przez obiektyw. Mało widać, dobra. Co, no to teraz kolej nasza na nas. Kolej jest. Już odwróciły tutaj lusterka, żebyśmy nic nie widzieli. Powiem wam tak, ja się boję, a tu jest jeszcze lusterko, zakryję. No ja jestem ciekawy, co one by... Dobra, co pierwsze dajemy? Bardzo ładnie wyglądacie. Albo bazę podkładkę. A co to jest? To jest pan. To tak? Żeby było bardziej zrozumiałe, żeby się... Dobra, ja ogólnie robię po swojemu i nie słuchamy się Wiolki. Dobra, ponieważ... nie, a może po prostu my zróbmy sobie takie, jakie chcemy. Tak. Ja zrobię taki, jaki ja chcę, ponieważ skoro ja chciałem subtelny makijaż. A wyglądasz jak? A wyglądam jak... Nie wiem jeszcze jak wyglądam, ale wiem, że wyglądam źle, bo widzę jego jak wygląda. Wyglądam jak taka lekki obyczaj. No tak, prawdopodobnie wyglądam jeszcze gorzej od niego, ponieważ nie, Wiolka tak, mi to robiła. Wygląda. Nie, bo... Masz delikat. Moim zdaniem masz delikatniejszy makijaż, naprawdę. No bo ja chciałem imprezowy. No tak. No, ale... W każdym razie on wygląda źle i ja na pewno też wyglądam źle, dlatego to ja będę decydował. Nie ładnie wyglądać, ale ona są ona, ze mną kłóci, że wyglądam dobrze. Okej, okay. Tylko świadczy o twoim profesjonalizmie. Teraz zrobimy tak. Pierw baza. Najpierw to. Ale nie mów nam. Ale ja sam sobie zadecyduję, może ja chcę bez bazy. Ale ja użyję tej bazy, żeby proszę być bardziej pokazać. Profesjonalny od ciebie. Ja to zrobię lepiej od ciebie. Już się boję. Proszę tutaj pokazać, ja tutaj... Teraz bazę trzeba. Rękoma się rozprowadza. Co ty będziesz mnie uczyć? Weź tam pod noskiem tak rozprowadź jeszcze. Na tym skończymy. Teraz moja kolej. Mariusz, oddawaj narzędzie zbrodni, teraz ja będę malował. Dobra, no. Jest okej. Dobra, już wymacałeś twarz, teraz moja kolej. Wymacałeś się policzki, nos, wszystko już. Teraz moja kolej. A z Wiolką to... Na grubo trzeba. Na grubo. Jak z chłopem. Przestań, no bez przesady, drędzia! Dobra, bez przesady. No ej, halo, to... Ale no, ja ci tak nie robiłam! Ale ja ci robię delikatnie, tak? O. Dobra, nie przyjmij... Ale Wiola, poczekaj, daj mu zrobić samemu. Jeszcze krakowaniemy. Nie, już wystarczy! Zostaw to, ja to robię i teraz... Dobra, teraz... Ale nie, uważaj na brwi! Musimy wsmarowywać. Już chyba wystarczy. Już nie chcę tego robić w ogóle i odechciało mi się. Teraz tej palety mam użyć, tak? No ona jest za droga dla ciebie, tej nie użyjesz. A ja ją używam sam. Teraz muszę podkładu użyć. To jest podkład, tak? Dobra, bierzemy... Nie! To jest puk! Jak musisz to użyć? A, podkładu, rozumiem. Podkład. No tak, podkład. A nie podkład rusz, zawsze na początku. Borusz też będzie. Karinka, który jest najszy? Nie, ja po prostu robię makijaż wprost proporcjonalny do sytuacji. Produkt wielofunkcyjny i do brwi, i do rzęs. Ładnie jest. Masz czerwone zęby. Nie wiem, to takie teremotne są. Dobra, chyba wystarczy. Tutaj zrobisz to następne. Szkarłatne. Szkarłatne? Dobra, teraz przechodzimy, co dalej się używa? Dobra, tam jest żel do brwi. Czemu tego używasz? No bo ja chcę tego, to ładne. Serio. A nie, to nie jest brwi, to jest do rzęs. To powiem ci, że mimo wszystko to wygląda ok. Na Halloween. Na Halloween. No to ładny makijaż, a ja? Ty masz ładny. A, Karinko, ty masz bardzo ładny, nie? No ogólnie... Troszczę, starałam. O, na pewno, jestem pewny, ja widzę. Przynajmniej masz dobrze nałożony podkład, puder i konturowanie. No właśnie. Ja się nie znam, a ty się znasz. Tak. Masz ładnie podkład, puder i ten, i podkład. No nie, mam tuż do rzęs na wybiarę. No ale ja nie wiem, do czego to jest. Weź sobie oczka, więc maluj, ciemnymi kolorami. Nie, to ja bym ustalał jak... Nie, ja ty chciałeś ciemnymi, ja ci zrobiłam ciemnymi. Więc teraz też mi ciemnymi. Złoty... Dobra, to lecimy. Oczka. Jak ci zrobię lustro? Ja nie mogę widzieć siebie w lustrze. Złotego. Ja muszę jakoś to tak trzymać, żeby nie widzieć ani siebie, ani a żeby... A to nie jest lusterko. Aha! Ten, że lusterko już chciałem schować, żeby nie ten, żebyś nie zauważyła i żebym ja nie widział. Pewnie się różowy. Nie, nieprawda. Nie wytrzymam, nie? To jest tak pięknie mi wychodzi. Ja bym mógł zostać makijażystą. Na planach mi mówię. Tak, tak. Charakteryzatorem. Do horroru. Do horroru. Czuję, że się już z jego... Nie wiesz praktycznie co robisz, ale się starasz. Już kończysz, czy jeszcze? Nie, jeszcze nie.
Mówiłam, że nie lubię czerwonego. No ale ja mam czerwone, to przecież i tak to zaraz myję. Ale nie, bo ja wolę jednak cieliste. Tutaj masz taką... Kamera, dobrze? Wygląda. A jak mi się maznęło w miejscu, w którym nie chcę? No już. Jak już nie będę wyglądać. Gdzie jestem, co się... Gdzie jestem, co się... co się robi tym czymś kreski? Gdzie to jest? Nie, nie chcę kreski, bo proszę, mi nie pasuje. Nie proszę, ale błagam cię, ja nie, no proszę, dzisiaj kreska mi nie. Bo ja nie wyglądam w dobrych kreskach. Dobra, nie. Nie masz i tak nic do gadania, więc... Nie, kresek nie robisz. Gdzie jest ten eyeliner? Nie ma go. Karinka, spójrz na mnie. Ja się tak staram. Ojoj, ale skrzywdzona zostałaś. Zostałaś tak skrzywdzona. Jest ładnie. Dobra, teraz tak. Gdzie jest to, co się robi tym kreski? Jest to? Nie, nie ma tego. Nie dam rady. Ja mu rozmaicił ten odcinek, żeśmy tak poszli na zakupy. Do Biedry. Chcemy iść tak na miasto? Możemy iść. No to by było dobra. Na końcu wyjdziemy tak na miasto i sprawdzimy reakcję ludzi na... Ale to jeszcze nie patrzymy się nawet wtedy w lustra, tak? Ale jak ja się zobaczę, to ja nie wiem, czy będę chciał iść tak na miasto. Dobra, pójdziemy, zobaczymy i pójdziemy. Niestety w galerii handlowej była mała ilość osób, dlatego przyjechaliśmy do naszego ulubionego miejsca, jakim jest McDonald's. Tak. Także idziemy sobie coś zamówić, coś do jedzonka. Pytamy się ludzi, jak się podają nasze makijaże. Wcale nie krępujące i wcale nikt się na nas nie patrzy. To było normalne, nie? Ale wyglądamy przecież normalnie. Jedziemy do Maka, zapytamy się ludzi, który makijaż jest najlepszy i kto najlepiej wygląda, no. O numer telefonu. Chodźcie tu. Ja mam jedno standardowe pytanie, kto najlepiej wygląda i niektóry makijaż jest najlepszy. Który makijaż jest nas najlepszy, tak? Tutaj widać, że dziewczyny robiły, tutaj chłopaki nam robiły, tak? Pięknie, nie? Więc... Ładny zrobiłem Violi makijaż. Zrobiłem. Tak, ładny makijaż zrobiłem tobie? Ładny zrobiłem jej makijaż. Ale nie, jest okej? Jest okej? Okay. Podoba ci się? Tak. No to super. Wyciągaj kosmetyki, robimy sobie. Możemy zrobić ci taki sam. Ale musisz mieć taki, wiesz, masz makijaż, który jest tak subtelnie. Tutaj ewidentnie nie jest ani trochę subtelnie, ale powiedz nam, który jest. To wybierajcie, który wygrywa. Chyba spośród czterech makijaży. Dokładnie. Ciężko, każdy pięknie wygląda. Tak ślicznie wygląda. Nie, może jakoś zaprezentujcie się, jakiś pokaz. Nie będziemy robić żadnego pokazu. Przecież już jest pokazany. Już Za mało. Emocji. To może jak modeleczki, Karinka w każdym jak chodzi. Ale chyba widzisz, jak jednym razem. Dawaj, musisz tutaj. Kto wygrywa? Tak? Dziękuję bardzo. Oczywiście, dziękuję, że tak. Moje dzieło, dziękuję. Oczywiście robiła Viola, a ja robiłem Violi, więc wszystko... Zrobiliście sobie dobra, dobra, jeżeli pani. Idziemy stąd, bo to... Dobra, nie, to ja już się za chwilę. Jest najładniejszy. Już? Ja miałem być najładniejszy, dobra. Chodźcie. Nie teraz kurde. Dziękuję. Możemy zająć chwilę, chcieliśmy zadać tylko jedno pytanie, takie standardowe. Który makijaż jest najlepszy? Najlepszy, najładniejszy tutaj. Który? Tak. O nie, no kto jest najładniejszy? Tutaj dziewczyny malowały chłopaków, a chłopacy malowali nas, tak? Wybierzcie was, czyje dzieło wygrywa. Nie, no wiadomo, że... Moje zdanie to wiadomo, że dziewczyny... No. Wiadomo, że jakie wyglądają. Playboy, oczywiście. Ale nie byś tam nie ten? Nie byś tam nie chciał zamiast dziewczyny? Powiedz. A koleżanka, to ja tutaj postawię na chłopaków, że chłopaki wykonali fenomenalną robotę. Ale to jest ich robota, dziewczyny. No, my malowaliśmy chłopaków, a chłopacy, no jak widzisz, chyba po prostu. No ja mówię chłopaki, to właśnie chłopacy ładnie was pomalowali. A że my pomalowaliśmy je ładnie. Ach kurde, znowu myślałem, że ładnie wygląda. Widzisz, znowu jesteśmy w błędzie i wracamy do tego samego punktu. Ale powiedzcie, kto najlepiej z nas jedna wygląda. Osoba. Jedna osoba. O kurde. Chwila, ja cię muszę zastanowić, bo to jest ciężki wybór. Ciężki wybór? Tak, bardzo. No kto najlepiej wygląda? No, ale wydłuż to z siebie. Na estetykę, gdzie ładnie ja się wiemy, że pomalowane. To jest ciężka decyzja, wiemy, że to jest ciężkie, nie? Ale wybrać teraz chodzi, który jest makijaż lepszy, czy kto wygląda najlepiej. To i to. Kto wygląda? Są dwie decyzje. Kto wygląda najlepiej, kto jest najlepszy makijaż. Który wam się najbardziej podoba? Dla mnie ta pani wygrywa. O, dziękuję. To było do przewidzenia. A według mnie tutaj kolega. Ty już masz czyli mam już dwa punkty, nie, wypadło na mnie i na Karinkę. Mariuszku, wydaje no mi się, cześć, że... No cześć, nie było. Dzisiaj mamy przewagę, dzisiaj mamy przewagę. Ja wolny jestem, to jak coś to da wpisać na prywatnej wiadomości.
Dobra, to co, idziemy szukać dalej. Wydaje mi się, podejdziemy jeszcze do jednej osoby. Dziękujemy za opinię. Niestety, ale zostaliśmy wyproszeni z McDonalda. Nie mogliśmy nikogo zapytać o zdanie. Także co? Odstraszamy ludzi. Chyba co wiele odstrasza. Że odstraszamy klientów. Wracamy do domu i... No, ja wracam do domu zmyć to. Albo nie, podjedziemy jeszcze do sklepu. Ja z chusteczki mokre kupię i to zmyję. Teraz będziesz zmywał? Tak, teraz zmyję to. Dredziarz. Ja też, ja jak najszybciej, bo mnie to męczy. Ty to w ogóle pięknie wyglądasz. Mnie to męczy, ja chcę już to zmyć. Dobra, dobra, jedziemy po chusteczki. Nie, może tak zostańcie, bez kitu. Dobra. Domu, dopiero się nie, jedziemy domu. Po chusteczki. Domu. No nie, ja muszę jechać. Domu. Nie, macie się w domu zmyć. Nie, ja muszę jechać po chusteczki. W ogóle nam ustalasz i mówisz, co my mamy robić. No bo macie kiedy... jak dojechać ale do nie podnosz na nas głosu. Dobra, jedziemy po chusteczki. Dojedziemy do domu potem. Dobra, jak dojedziemy do domu, to się zmyjecie, tak? Ustawamy. Nie, jadę po chusteczki.